Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Teraz w drugiej części naszej wizyty u kolegi Reinharda Mila będziemy rozmawiać teraz i pokazywać właśnie gołębie. Pokażemy, jak wyglądają gołębniki rozpłodowe, lotowe. No i teraz na przykład, gdzie jesteśmy, miejsce tutaj, co to jest gołębnik? Gołębi młody. Znaczy są otwarte, widać, jakie spokojne są te młodki. No. Tutaj teraz jesteśmy, tutaj taka ciekawa woliera. Zobaczmy, ja pokażę, jak jest zbudowana. Wszystko jest otwarte, jak tam wygląda w środku. Jeden młotku jest z jaszczębia, tutaj pokazuje rozbity. Atakował go. Ile tutaj teraz jest gołębi młodych? Z 50? 60 młodych, tak? To są wszystkie młode, które przeznacza do lotu teraz w tym sezonie? Czy, tak, to, czy będzie jeszcze dokładał jakieś? Nie, już nie będzie. Już nie będzie. I to są te młode, bo tam rozmawialiśmy o gołębiach. No ja dziś sobie ulot, jest działalowe. A, w tym roku ma 100, bo tam jeszcze też ma młode. No to właśnie to nie ma co, trzeba dobrze wypytać. Ale trzeba powiedzieć do tego, bo syna zgłosił do związku i teraz na syna będzie też lato. I kolejny do podziału pieniędzy. Otóż to. Normalna rzecz. Teraz tutaj bo tak on ma zawsze 60, ale że syn będzie latał też. To będzie tych gołębi więcej. To będzie więcej, nie? To ma 100. Te gołębie, które przeznaczył do lotów tutaj u siebie, to są gołębie pochodzące właśnie z skrzyżowania tych ras, czy właśnie w pokrewieństwie? Bo tam rozmawialiśmy, on tam nie do końca tak to powiedział, jak tutaj gołębie dobiera. To są wszystkie krzyżowane. Do lotów, czyli ma tylko krzyżówki. Tak. Te, które sprzedaje, tam komuś to się stara raczej robić chyba inbredowane na dane rasy, tak? Tak. To są, tymi on będzie latał. A tamte imbrydy to tylko na sprzedaż teraz. Rozumiem. Tutaj ten system lotowania to jest taki, który on testuje już tutaj wiele lat, czy nie? Bo tutaj ja tam nie widzę w środku, tam można wejść normalnie, tak? Tak. Z boku możemy pokazać z boku? Tu. Woliera fajna jest. No tu jest tak zrobione, że ona jest podwieszona. O, tu widzimy, tak wygląda, jest wszystko na ruszcie. Ma taką prostą konstrukcję, takie grzędy, te 60 gołębi, siedzi jednego szpaka. Widzę szpaki, taki to jest Marcela Woltersa. Bo Marcel Wolters to jest? Ja. Lewy? A tam masz teraz dziurę, że potem jak więcej gołębi jest, że one mogą do tego innego oddziału jeszcze wejść. Tam woliera jest. Tam jest woliera, no, tak? Przedział jest cały. Aha, widzimy właśnie to. Bo tutaj mamy ten gołębnik z tej strony, tak jak powiedział Tadeusz, jest otwór. Tutaj już wprawdzie widzimy pokrzywy zarastają, bo czekają na kolejne gołębie. Tu jest druga część niejako tego właśnie gołębnika. Aha. Bo jak gołębie dużo powietrza mają, nie? Bo o to chodzi, że jak za ciepło jest, to wiesz, śmierdzi trochę chociaż. Chociaż jest wszystko otwarte, ale to wtedy mogą niektóre wejść tutaj sobie. Tutaj w tym gołębniku zobaczymy, ma bardzo ciekawą konstrukcję dachu. Jakby ktoś wiedział, co chodzi, to jest blacha pokryta od spodu specjalną taką jakby filcem, rodzajem takiej wykładziny, która powoduje, że kiedy blacha się nagrzeje, wieczorem nie skrapa się woda. O właśnie. No widzisz, Sebastian, trzeba się uczyć. O. To jest to, o czym mówił Tadeusz, a teraz nam Reinhard to bezpośrednio pokazuje. O. Dobrze, i tu widzimy właśnie tutaj tą właśnie rodzaj tej blachy pokrytej tym takim. To jest to jest jak filc, ale to jest skuteczne rozwiązanie, to też już spotykałem, bardzo fajne, bo właśnie każdy, kto samą gołą blachę położy, wie, że tam następuje skraplanie i przez to mamy dużo wilgoci tej wody. Natomiast w tym momencie jest tutaj prościej. Dobrze. Czyli tu widzimy, zamykamy, czyli mamy jako omówiony. Ja mu kieszenie teraz. Poczekaj, czekaj. Gołębnik młodych mamy omówiony. Popatrzymy teraz sobie teraz tak, tam młode też będą z tamtego gołębnika, on jest podobnie rozwiązany? To tylko młode w tym roku są, w zeszłym roku tam siedziały stare. Aha, czyli tutaj na stare gołębie to były takie cele, widzę to Raimunda Hermesa, rozwiązanie jest. Znamy te, co jest wszystko na taśmach tutaj. W tym przypadku, jak teraz rozpoczął lotowanie, będzie chciał lotować z synem, to będzie musiał mieć więcej miejsca, czyli zaadoptował gołębnik taki, który miał normalnie na gołębie dorosłe. Tak. Teraz używa. Tutaj widzimy, te Hermesa, dobrze mówię, to są te cele, nie? Tak. Wszędzie ma w gołębnikach na taśmach wszystko, czy tak? Oprócz oczywiście młodych. Wszystko na taśmach. No. Tak. Hier sind die Vögel für die Weibchen. Tutaj są te samce, od tych samiców obok.
Dobrze. Tu widzę, co trzeba, tak ja powiem tylko dygresyjnie, tak troszeczkę, że tutaj bardzo trzeba ciągnąć za język, bo widzimy, Reinhardt nie należy za bardzo rozmownych, ale my tutaj wszystkie te detale, które będziemy oglądać, będziemy się starali tutaj zwrócić uwagę, pokazać, dopytać coś, jak będziemy mieli wątpliwości. Bo tutaj tak masz, tutaj są gołębniki, są same samce teraz. Tak. One tam mają przegródkę, tam gdzie jest też ta, że tak powiem, ta deszeczka, znaczy to zamknięcie, tam są samice. Tam są samice. I przejdziemy, pokażemy, jak wyglądają samice. Tutaj po drodze jeszcze zobaczmy, tak wygląda wlot. Wlot tutaj, co ciekawe, otwórzmy go może. O, tutaj po lewej wchodzą, po prawej wchodzą moje samice, a po lewej samce. Samicami ma fajnie rozwiązane, bo... Ten fluk jest kompletnie. Ale jak z lotu wracają, to one tam... Tam wchodzą. Antena ma tylko tam. Tak. Antena jest tutaj od spodu podwieszona. Tipesa? Taurisa. Dobrze. A jak one potem... To przez tą dziurę wchodzą wtedy tam do środka. Tutaj no fajnie rozwiązane, bo ma te grzędy, nie? I chyba się nie parują mu, nie? No. I przede wszystkim taka bogiera, nie? Z roletami jest. To są te samice. No widzimy tak, jak mieliśmy też tam. Tutaj zwróćmy uwagę, bo jak ktoś korzystał z takiego rozwiązania, wie, że tutaj sprzątanie jest troszeczkę utrudnione, gdybyśmy nie zdejmowali tego. Natomiast tutaj widzimy taki specjalny zacisk, zatrzask, że tak powiem. A u góry jest tutaj, widzimy... haczyk i w momencie, kiedy się sprząta, można to podnieść. Tam widzimy też lampkę, to jest to doświetlanie. Widzimy tak samo rozwiązany sufit i roleta. Tutaj sterownik się znajduje tu. Oczywiście wyłączony prąd jest na razie, ale roletę możemy sobie tutaj, że tak powiem, opuszczać i podnosić. To jest to. No. Nein, das ist wegen, da mache ich zu, wenn die Vögel rauskommen. On tu zamyka, jak samce wychodzą. Nie, rolety to ma tylko świetlenie, no. To masz, mnie zrobił, ja myślałem, że masz sterownik. A jak samce są na dworze, to on wtedy te opuszcza, żeby nie widziały. Aha. Bo takie te samce zawsze na tych butach siedzą. Aha. Bo są do tych samic. To są same roczne. Ciągnie ich po prostu do samic. To są roczne. Tutaj jeszcze pokażmy, bo tutaj miał wszystko na ruszcie ma, tak? Na ruszcie. Ruszt jest bezpośrednio na ziemię, tam jeszcze tak powiem kał spada, ale ma bardzo szczelnie zrobione, jest betonowa taka, że tak powiem, podmurówka, takie obłożone to betonowymi bloczkami, żeby tam nic nie weszło. No i karmik taki zwykły, oczywiście na podejście, żeby też więcej tej karmy nie uciekało tam pod ruszt. Dobrze, czyli to mamy te detale techniczne już, że tak powiem, zlustrowane, widzimy, jak wygląda, teraz sobie przejdziemy dalej. O, tutaj widzimy, ja już od razu powiem, że coś mi tu podpadało, jak on powiedział, że ma tylko 60 gołębi tego, ale tych gołębi to chyba będzie z 500, ale to będziemy sobie za chwilę do tego dojdziemy. Tutaj tak, mamy podobne wloty, z tych gołębników też lotuje wszystkich? Tak, z tamtych. No to jak masz 60, to tak, tam ile ma tutaj? Tu jest puste. Sebastian, poczekaj chwilę. Wie viel hast du da drin zum fliegen? Wo? Hier in dem Schlag. Die Weibchen? Weibchen und Vögel. 25 Weibchen. Die Vögel fliegen ja nicht. Die bleiben nur zu Hause. Ale te samce zostają w domu. Te w domu. Ja. Samice latają. 25 samic. A tutaj ma dalej w tych a tylko tu dwa. Tu jeszcze też samice i samce. Hier hast du auch Männchen und Weibchen, ne? Hier war nur mit Vögel die Flo. A, nie. Tu on ma teraz w tym roku same samce. Tylko same samce tu latają. Tylko same samce. Tu samic już nie ma. Czy ma samic? Nie ma. Tu nie ma. Aha. Zobaczmy wtedy, gdzie my jesteśmy przy gołębnikach lotowych. O, i tak wyglądają tutaj boksy, cele, że tak powiem, tych gołębi, które lotuje, samczyki same. Pełne cele, nie ma strachu. Mhm. Są przygotowane. Tam ma też przejście. Tam są samice? Nie, tam nie ma. Są samice tam. No. A tam siedzą te samice dla tych... Dla tych samców, bo musi pewnie jak przylatują, to musi coś im zachęcić, czymś coś tam pokazać. No. Tutaj zobaczmy, ma na dole też ruszt, ale tutaj widzimy karmik i pojnik ma tutaj u góry. Widzę, że nawet w pojniku to chyba jest jeszcze nawet podgrzewacz z zimy, tak? Także tutaj jest przygotowane wszystko. A sterownik czasowy, przepraszam, ten sterownik czasowy do czego mu służy tam? Co? Tam jest taki założony, taki sterownik czasowy w gniazdku. Co on steruje tym? Oświetlenie czy co? Oświetlenie jest. I nawet na powietrze. A gdzie on tu ma wentylator jakiś jak na powietrze? Tu wszystko jest podłączone. No tak, ale gdzie są te wentylatory? Tutaj nie widzę. Aber tu nie ma ich. Tu nie ma. Wofür hast du den Stecker da mit Zeituhr? Tageslicht. Na światło. Światło tylko. Dzień, no. Dzień. Dobrze, teraz jeszcze jedna rzecz. Opuśćmy to, bo tu zobaczyłem, opuśćmy może Tadeusz, pokażmy. Bo takie widzę, jakieś takie ma specjalne, tutaj dorobione. O,
i tu one tak wchodzą wtedy. Aha, czyli to jest coś takiego. Dobrze, 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 popatrzmy to rozwiązanie. Podnosi się tam, wyżej jeszcze. Ta, nie, pokażmy to, bo to mnie ciekawi. Czekaj, czekaj. Widzimy właśnie kradnie, tak giną gołębie, jak się wpuszcza. Aha, czyli to jest takie rozwiązanie. Tak, to już teraz widzę. Oczywiście. A antena jest pod spodem. Antena. Normalna rzecz. Widzimy. Tak to wygląda. Słuchaj, ale nie, nie trzeba tylko tego, bo trzeba powiedzieć, że roszta są od Sebastiana, nie? Z Polski. Z Polski robione. Dobrze, pokażmy może teraz gołębie jakiegoś nam tutaj pokaże. Gołębie jakie są. Sebastian, guck. Das ist Roger Blom. To jest Roger Blom. Mal, mal Olympiade de Hermanns. Olympiada Hermanns. In letzten Jahr drittbester Jäger in der RV. W zeszłym roku trzeci najlepszy na całym regionie. To jest roczny, dwuletni gołąb? No. 2016? Zechce, no. Jako roczny. No, no. Vorher. Ja, ale jako roczny lata. Ja, vorher als Jahr. To jest Leo Hermanns razy Marcel Appel. No. Ta samica ta jaka? Końcówka tego Alberta? On Weibchen, was war das für Nummer? Pak 17 i tak? Pak 17? Nein, der Vater ist Marcel Albrecht. Ojciec jest Marcel Albrecht. Und Mutter ist Inzucht Olympiade. Leo Hermanns Olympiade. No. Ja. Ale, ale ten, no. Dobrze, to jak sam trzeba w budowie ten gołąb? Widać. Ale ja się pytam, dziobki. Jak ten gołąb, ja nie widzę. To taki ja dłuższa sylwetka. No właśnie, o tym ten, no. Fajne. Ma te cechy, o których mówił tam przy stoliku? Najlepszy roczniak regionu tutaj, tak? Ja się pytam, jakie cechy ten gołąb ma budowanie, bo ja to, że był tym, to ja słyszałem. Teraz jakiego gołębia z zeszłego roku widzę, tak? Czy to jeszcze starszy? Nie, bo czerwoną obrączkę ma. Pokażmy. Jährige. Roczny. Vorher bestes Jungtier in der RV. W zeszłym roku był najlepszy. Młody. Młody na RV. Całym RV. Ja, ja. Samiec to jest? Weźcie. Ja, ja. Samiec. Oczywiście. Das ist Flomans. A Oli Flomans? Ja, Jürgen Lidia. Mal Marcel Wouters. I ten Flomans to jest tej linii Hurricana 51? Hurrikan. 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 51. Ja, ja. A ten Und die Mutter ist, jest dalej ten samczyk, co był szósty ostatnio z drugiego lotu. Ma go tutaj. Trzeba za chwilę, tylko dokończmy o tym. Hast du den Vogel, der den sechsten, letzten Zug geflogen hat hier? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Welcher war das gewesen? Hat der Film Jaki to był? 3-3-1, a tu był 3-3-2. 3-3-1 und der andere war 3-3-2. A ten 4 taki, przepraszam, za to może charakterystycznie jest tutaj takich mniej gołębi, a to jest taki właśnie obstry gołąb, to jest właśnie z Marcela Wotersa. No. Pokażmy go. To jest Marcel Wouters. Marcel Wouters. No to są charakterystyczne, ja pamiętam takiego kiedyś miałem na sprzedaż, to właśnie był taki właśnie, o widzimy, tak wygląda. Jakiś to wybitny jest lotnik u niego, czy nie? Ten. Flicker, good by the year. Ja. On bardzo dobrze u niego lata. To jest jaki roczny, czy dwuletni? To jest z 14 roku goł. Ma numer 714. Rok. Ale widać, że tutaj strat nie ma. No. Że naprawdę gołębie super są przygotowane. Ale widać po tych dzióbkach i po tych oczach, nie? Ale weź tego w rękę. Zobacz, jak liczenie jest. Mhm. Przejdź tam tylko sobie, żebyśmy mogli pokazać jeszcze. No. Tak, pióra mają, nie? Dobra, teraz tu może przejdziemy do tego. Tu jest taki sam, też z samcami, tak? Sebastian, to jest 3-3-2. To jest ten 332. Ten, który tak chciałeś zobaczyć, bo ty mówisz, masz u siebie 331, nie, tak? Nie, ten był trzeci z finału był. No, a to ten będzie, był? Nie, 331. Nie, 331, no. To był jego brat. Jego brat. Tamten też był taki nakrapiany? Nie, tamten był niebieski z białym piórkiem. Z białym, nie? Piórkiem. Tak jak my tu mówimy. Ale musimy sprawdzić, bo on nie wie też dokładnie, nie, czy to dokładnie jest potem. Nie wie. Ale to może być z Marcela Albrecht, no. To, aż to oko ma za tą to samicą, oko. Nie? Uh-huh. A tamten mógł być za ojcem. Tak. Za Big Bossem. No. Tu ma cele takie pokolorowane. No. Co ciekawe, taką grubą kartę karmę jakiej firmy stosuje? Zaraz się zobaczymy sami tutaj. O. Nie, tu nie ma na razie nic. A jakiej firmy karmę zapytaj się stosuje tutaj? Czy ma jakąś swoją tutaj? Weź się futa gipstu. Weź się markę.
Marke. Wie das Präparat ist? Wirklich kein Wert. Marke Mühl, eigene Mischung. On ma swoje mieszankę. Ja. Jako rolnik to sobie może pozbierać, tak? I sobie lassen wir extra anmischen. Ale to robi... Nie, ale to da na sprzedaż nawet tą karmę. Tak? Ale ma swoje worki też, wszystko produkuje, tak? Może podjedziemy tam zobaczyć. Aber du hast ja auf die Säcke eigene namischen, ja. Tak. Tak. W tym roku już ma. A tu nie ma żadnego worka z karmą. Tu nie ma karmy. Ale tutaj co to jest za rąb, ten? Weiß das? Das war vorher der beste Jährige, macht von 13-12 Preise. 13-12 konkursów za najlepszy młody z 12 konkursami. Dirk de Beer aus dem Guss. To jest tego Dirka de Beera właśnie. No i Guss. Tam wspominał. I tyle konkursów robisz. No. Jak to jest rok? Weź się bał, ja jestem. Jest to za 2 lata. Rok. Dwa lata. Tutaj przy okazji ogląda Sebastian Gołębia. Ja sobie tak popatrzę na tej półce, co za preparaty ma. Ornistop, Belga, Magix, Pronafit. O tego to nie znałem w środku. Co to jest? Smoking. Co to jest? Rauchtableta. Rauchtableta. Aha, do palenia. Do palenia. I wtedy to... Odkażanie takie. Kajpokadza. Tak. To w sezonie lotowym też robi? Machst du das während der Reise auch? Ja. Tak. Habe ich erst gemacht. Ja. Akurat robił. Aha. Jest good für die Atemwege. I to po locie? Ja. No. I to długo się normalnie podpali? Podpali, to się dymi. To jest taki rodzaj węgla? Nie. Nie. Brykiety takie? Pokażmy. Takie brykiety i to się dymi wtedy. O kurczę, to... No taki intensywny, eteryczny zapach, to się podpala? Tak. Anstecken und dann qualm. No to może księża mają podobne w tych, w kadzidłach, nie? O. I jak często to opalanie robi tym? Wie oft machst du das damit? Vielleicht dreimal. Das hat mir Gabi van der Bele gesagt. Gabi macht das. Gabi van der Bele, jemu to mówi. Pokażmy jeszcze ten środek, to się nazywa Pronafit. Trzy sztuki tabletek do palenia. Ile to kosztuje tutaj w Niemczech? Was kostet das in Deutschland? Nie mówmy lepiej, bo jak będziemy to kupimy na sprzedaż, to po co mamy tutaj... Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir mal zum Laden noch fahren. Ja, können wir filmen. Jak możemy do sklepu po tym podejdziemy, tak, bardzo chętnie zobaczymy, ale jeszcze tutaj ma bony, koki, cups, tak? Ja, gegen Coccidien. Na Coccidia. To jest schon alt. To tak? Jest stare. A widzę, tak trochę patrzę właśnie, bo tu nie ma jak zobaczyć coś, co tutaj rzeczywiście używa, nie? Rosito też do nosa, to tak, prawda, no, na rozrzedzenie tych kanałów, na tą flekę. Te preparaty, to Renfrida, to są znane. To jest tak samo, jak ty masz te białe krople od GPS. To jest to samo. Dobrze. Czyli widzimy, jak wygląda. Także gołębie są formy, widać, że rzeczywiście nie ma dużo zbudowanego. No. Sobie oglądamy tych gołębi i tak. Tutaj były kiedyś na przykład gołębie te młode na sprzedaż. Tylko do sprzedania. Tylko, ale to były po prostu nie rozmnażane, tylko inbredy. Tak, i to te co wyciągnął już z par, kładł tutaj. Tak. I to można sobie było przyjść, wybrać, albo on polecił jakiś szukał tutaj, tak? Tak, tak, tak. O, a ta ma widzę taką klatkę ciekawą, to jest klatka do parowania. Jest to anparzen? Ja, ja, ja. Tak, to jest widzimy. Do parowania. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy samiczka, jest tutaj, widzę. Mm-hmm. Samczyk siedzi tam, tak? Tak. Tak, czy odwrotnie? Nie, nie, nie dobrze to chyba. Fugę, nie? Tutaj mamy. Ale on nie patrzył. Mm-hmm. To jest Weibchen. Weibchen, samica. Fugel jest jeden, jak idzie trójba. Jest duża, ale tutaj mamy, widzimy, że można też otworzyć, tak? Do czego to służyło to? Wofür war das? Das ist hier nicht. Hier dürfen die nicht raus. A tu one nie mogą wychodzić. Tu nie mogą, dlatego właśnie tak się zastanowiłem. On po prostu zaadaptował to, co miał do rozpoznania. A co to za para tu siedzi, jeżeli można wiedzieć? We się pacha. Co za gołębie zasłużyły na taką szczególną tutaj traktowanie? Syn Rudy. Rudego z Vandenabele? Z córką Rudy. Rudego, czyli taki inbred na Vandenabele na Rudego. Tak. Dobrze. Całkiem mocny. Mhm. Czekajmy, tutaj ma takie coś jeszcze, widzę urządzenie, to jest... To zasypowy karmik. Nie mi się nic mniej wyda, ale... O kurde, z tym, ze sterownikiem. Tak. Futerautomat. Futerautomat. Jak polu robił, to on je nakładał do pełna i wszystko wtedy na godzinę dostawał jedzenie. Ja, hier stellst du ein und dann... To było ustawione? No, no. No, tu możesz ustawić... A tu był jakiś zawór taki, co sterował dozowaniem. Tak, tak. No, widzimy. Tylko, że... Nie mi schon lange nicht mehr. Tylko, że on już tego dalej nie robi. No, bo teraz już na roli nie robi, jak sam powiedział, ma firmę, która zarządza, to ma czas. No. Habe ich gemacht, wie ich noch auf den Acker war. Ma parobków, krótko mówiąc. No, habe ich ja gerade gesagt. Ja, ja. Komm her, kann ich noch was... Dobrze, to idziemy sobie zobaczyć. Ale to widzimy, zawsze coś ciekawego można tutaj zaobserwować. Kopie hier. Zobacz. Ja, mam. Hier.
automatyczny podnośnik, widzę tych wylotów. I o której godzinie ma ustawione otwieranie? Czy to tak, czy działa to, czy nie? Nie, to działa. Tylko że teraz on nie robi, tylko jak on kiedyś pracował w polu. W polu? W polu, to automatycznie o godzinie tej i tej się otwierało i one przychodziły. Nie. No widzę, sterowniki. No widzę, że są zakurzone, czyli dawno nie używał, także normalna rzecz. No bo jak teraz. No, dlatego właśnie o to chodzi. To, czyli jakby ktoś chciał skorzystać z tych rozwiązań, to można sobie gotowy wzór, że tak powiem, mieć. Ale już więcej nie robi, bo teraz ma. Czasu więcej. No właśnie, no. Dobrze. A tutaj mam, czekaj, tutaj ma jeszcze takie coś. To jest tutaj do wstawienia tutaj w te okno, czy co to jest ta ramka? Mówię, jest testa. To jest tutaj do wylotu chyba. Ach, no. A, taką niby wolierkę, rozumiem. Otworzy i one sobie mogą przyjść i oglądać okolice. No. O, widzimy. A ten gołębi, to widzę, na wzór taki belgijski jest, nie? Bo nie jest dużo otwarty dla samców, nie? Tylko wentylacja z tej strony, ale no. Za to tu jest bardzo szeroko pod dachem, nie? Tak. Ale świetliki w oknach, w dachu. Ale powietrze idealne, nie? No. W gołębniku. Kupię, jest jasny brud jetzt? Tu jest, te pierwsze lęgi są. Są po kaufen. Do sprzedaży. Do sprzedaży. Das ist ja. O. Białych teraz ma, bo tu wesela też będzie tak obsługiwał. No nie. Na Śląsku mówiło się kiedyś, że gołębnik się bieli, wyniki oni strzeli, nie? Także czy tutaj też to ma zastosowanie, czy nie? Czy to po prostu robi te białe to na specjalne zamówienia, czy tak? Nie, on ciągnie też białe, ale one też latają, nie? I to są z tego właśnie, z tych Marcel Wolters. Marcel Wolters. Die Weisen? Ja. Ja. Ja, ja, Marcel Wolters. To są gołębie, które się też sprawdzają. Mhm. Widzisz, ten kolega w czerwcu, jak kupił tego białego, pamiętasz? Co się śmieli, a to tylko na wesela, co potem sparował ten kolega z niebieskim i wszystko mu białe wychodziły, to tak dobrze mu latały. To są właśnie. A czemu tu ma dwie siatki? Podwójna to jest? Teraz weź to. Przerabiał coś? Warum? Wesela? Warum doppelt? Weil... Sonst hier immer drin sitzen. Und hier drin ist ein Rollo, was automatisch mit einer Zeitschaltuhr geht, damit die Taumler sich nicht einklemmen. Bo tam jest elektryczne. Wiem, o co chodzi, żeby się nie przycisk przycinało ich przypadkowo. A tak nie mogą się. Ale ja widzę, że tutaj dużo tego młodym w ogóle dużo tego czerwonego drytu daje. Tak. To ja tylko też. Czerwony dostają. Ja też, one najlepiej go jedzą. Nas tu Zephyr zauważyłem tam, że może oszukuję, że Marfi nie chce dawać tutaj grid. Zekeweiser. Tak, to mu tak doradził? Zekeweiser. No, bo one tak to jedzą, moje tak samo. Jak im dasz ten, wiesz o co mi chodzi, o jaki grid. Te z muszlami? No, to nie, a dasz czerwony, to więcej jedzą niż karmy. Ten czerwony gryt. Czyli tu widzimy, czyli tak, tu jesteśmy w części, gdzie są gołębniki lotowe, tak? Tutaj są lotowe te gołębniki, widzę tutaj podobnie jest rozwiązane tutaj. Teraz jako ten gołębnik jest pusty, tak? Tak, bo to jest dla tych młodych będzie ta sprzedaż. Was to? Zakiewaldę jest lej, zakiadak. Ja taką fekowstą. Taką fekowstą, habe ich gesagt. Widzimy, ono rozwiązane jest podobnie, tam jest ta duża przestrzeń w dachu. Oczywiście wszędzie ma założone, widzę, te oświetlenie. Pewnie tam, tutaj rolet nie widzę, tylko rolet nie ma żadnych. Tam fajne, do, można powiedzieć, do karmienia jest tam z zewnątrz. Z zewnątrz takiego przeciągu. Mhm. On by mógł nawet z tego gołębnika lotować, no ale po co, jak on ma tam jak tam. Dobrze. Czyli tak, teraz powiedzmy w tej części, żebyśmy zakończyli. To jesteśmy w części, gdzie się znajdują gołębniki lotowe, gołębie lotowe. Do rozpłodu przejdziemy sobie za chwilkę, poglądamy, natomiast tutaj widzieliśmy i gołębie, i wdowce, i wdowy, no po prostu rozwiązania techniczne, które tutaj ma i rozwiązania takie, kiedy stosował, kiedy jeszcze nie miał tych parobków na gospodarstwie tym swoim rolnym i nie miał czasu, to widzieliśmy te automatyczne i dozowniki, i automatyczne wloty. Natomiast... Ja na przykład się nie spotkałem nigdy z taką blachą tego. Seba, no to ty jesteś ten, ciemny trochę. No. To przyjedź do mnie tam, gdzie ja mieszkam, firma Kamkar w Kaliskach, ona taką blachę sprzedaje. Także na razie dziękujemy, a za chwilę będziemy w kolejnej, już w trzeciej części pokazywać, jak wyglądają gołębniki rozpłodowe i jakie ma tam gołębie. A później jeszcze pójdziemy do sklepu zobaczyć między innymi tą karmę, o której mówił, którą sam sobie tutaj preparuje. Także na razie dziękujemy i idziemy teraz do gołębi rozpłodowych. Do rozpłodowych.